500 ton piasku było potrzebne, by usypać tę wyjątkową plażę. Była ona areną zmagań trzeciej rundy Polish Beach Handball Tour, która odbyła się w Szczecinie. Zainteresowanie jest bardzo duże, pogoda również dopisuje i miejscówka bardzo ciekawa, więc liczymy na bardzo duże emocje i dużo kibiców na trybunach, a wszyscy będziemy się dobrze bawić. Nie zabrakło też niespodzianek. W rywalizacji pań do finału nie awansowała faworyzowana drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego. Czasami taka lekcja pokory jest potrzebna, żeby się odbudować, podnieść i właśnie pokazałyśmy to w meczu o trzecie miejsce. W walce o końcowe zwycięstwo Red Hot Chili Bóg pokonał AZS AWF Poznań. Nie byłyśmy faworytkami, faktycznie ostatnie dwa turnieje skończyliśmy na 5. i 6. miejscu i teraz wyskok na 1. no jest ogromną niespodzianką dla nas samych. W rywalizacji panów większych zaskoczeń nie było. 3. miejsce zajęła Fundacja Akademia Sportu Gdańsk, a w finale Petra Płock okazała się lepsza od drużyny z Inowrocławia. Wkładamy w to całe serce, stąd te nogi na piachu i co mogę więcej powiedzieć, powoli emocje opadają. Fajnie, że kolejny wygrany turniej, kolejny wygrany finał, tylko się cieszyć. Powody do radości mają też organizatorzy, bo z każdym rozegranym turniejem piłka ręczna plażowa zyskuje fanów. Prosta forma, kilka podań, bramki za 2 punkty, shootouty. To trzeba wszystko poznać, ale nie ma tej brutalności, jaka jest w odmianie halowej i ja myślę, że ta piłka ręczna ma szansę, aby przejść już tak na takie już amatorskie granie na naszych polskich plażach. Tym bardziej, że jak podkreślają zawodnicy... Jeśli ktoś raz spróbuje gry w piłkę ręczną plażową, no nie sposób jest później tego nie kontynuować. A kolejna okazja do podpatrzenia zawodowców w akcji już w lipcu w Gdańsku.